pierwsza szlachetna prawda o cierpieniu. Narodziny są cierpieniem, starzenie się jest cierpieniem, śmierć jest cierpieniem, rozpacz, lament, ból i napięcie są cierpieniem, powiązanie z niechcianym jest cierpieniem, rozłąka z upragnionym jest cierpieniem, nieosiągnięcie pożądanego jest cierpieniem. Pokrótce, pięć znikających zespołów jest cierpieniem. Druga szlachetna prawda o przyczynie cierpienia. Pragnienie, które tworzy dalsze stawanie się, któremu towarzyszy namiętność i zachwyt, znajdujące rozkosz to tu, to tam. Pragnienie zmysłowej przyjemności, pragnienie stawania się, pragnienie niszczenia się. Trzecia szlachetna prawda o ustaniu cierpienia. To całkowite zaniknięcie i ustanie, wyrzeczenie się, zaniechanie, wyzwolenie, puszczenie pragnienia. Czwarta szlachetna prawda o ścieżce prowadzącej do ustania cierpienia. Jest to dokładnie ta szlachetna ośmioaspektowa ścieżka. Właściwy pogląd, właściwe postanowienie, właściwa mowa, właściwe działanie, właściwy żywot, właściwe dążenie, właściwe skupienie, właściwa medytacja. Szlachetna ośmiorega ścieżka.